Liczy ponad 500 stron i zawiera 350 reprodukcji, w tym dzieła dotąd niepublikowane. Beksińskie obrazy to wyjątkowy album poświęcony twórczości jednego z najpopularniejszych polskich artystów współczesnych, Zdzisława Beksińskiego. Wyboru reprodukcji dzieł dokonali wspólnie z wydawcą były i obecny dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku, Wiesław Banach oraz Jarosław Serafin. Jest to no, szeroka retrospektywa, pokazane są te dwa najważniejsze okresy w twórczości Beksińskiego, a zatem okres fantastyczny, chyba ten najbardziej lubiany, podziwiany, jak i okres późniejszy obejmujący lata 90. i pierwszą połowę lat 2000. Ale niewątpliwie znajdzie się w tym albumie również wiele prac nieznanych, wiele prac, które będą spotykały się z no, bardzo gorącym przyjęciem albumie znajdują się zarówno teksty długoletniego przyjaciela artysty Wiesława Ochmana oraz znawcy twórczości Beksińskiego Wiesława Banacha. Zatem Zawierający komentarze merytoryczne, zawierający taki bardzo osobisty komentarz Wiesława Ochmana, wieloletniego przyjaciela Zdzisława Beksińskiego. Słowem jest to perełka wydawnicza, jest to wydawnictwo, które niewątpliwie powinno znaleźć się w biblioteczkach największych koneserów Beksińskiego. Największa na świecie ekspozycja prac Zdzisława Beksińskiego znajduje się w Muzeum Historycznym w Sanoku. W galerii imienia artysty można zobaczyć około 600 prac.